Czołem, piloci! Z tej strony Rucrat, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Strzału z Lasera, czyli luźnego programu, w którym zapodaję Wam informacje, wiadomości, porady, tipsy, triksy i inne sztuczki związane z Elite Dangerous oraz skupioną wokół niej społecznością. Ci z Was, którzy pamiętają stare dobre czasy drukowanych magazynów typu Secret Service, Gambler czy Top Secret, zapewne z nostalgią przypomną sobie rubrykę Tips and Tricks. Prezentowano w niej różne sztuczki i drobne porady do gier. W czasach, kiedy internet był ciągle w powijakach i to na tak zwanym zachodzie, a co dopiero w Polsce, takie porady były na wagę złota. Na szczęście dzisiaj praktycznie każdy ma dostęp do sieci i właśnie dzięki temu mogę Wam zaprezentować małe tips and tricks związane z Elite Dangerous. Ta gra jest naprawdę skomplikowana i sporo czasu potrafi już zająć opanowanie zaledwie podstawowych mechanik, więc mam nadzieję, że dzisiejsze ciekawostki przydadzą się Wam w kosmicznych wojażach. A zaczynamy od czegoś, czego prawdopodobnie doświadczył każdy z nas, a jeśli nawet nie, to zapewniam, że prędzej czy później taka sytuacja przydarzy się i Wam. Na pewno kojarzycie stację orbitalną typu Coriolis, czyli tak zwaną kostkę. Jest to bryła geometryczna, która zwie się sześcio-ośmiościanem lub cuboktahedronem po angielsku i ma bardzo charakterystyczny wygląd. Przez jej kształt jednak bardzo często zdarza się, że nie potrafimy znaleźć przedniej ściany, a tym samym tak zwanego mail slotu, czyli śluzy, przez którą wlatujemy do stacji. I tak, wiem doskonale, że na hologramie stacji na naszym HUD-zie są strzałki, które pokazują, z której strony znajduje się wlot, ale czasami przy nieodpowiednim kolorze HUD-a, jego niskiej jasności, albo po prostu w ferworze mocy, kiedy na przykład uciekamy przed kimś, po prostu nie możemy się tych strzałek doszukać, nie mamy wręcz czasu, żeby to robić, lub po prostu nie mamy zaznaczonej stacji jako celu. Wtedy pomocno okażą się dwa, a właściwie trzy sposoby na zlokalizowanie wlotu. Po pierwsze, każda stacja, nie tylko Coriolis, obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Więc kilka sekund uważnej obserwacji bryły stacji pomoże nam zlokalizować oś obrotu, co z kolei powie nam, na której ścianie znajduje się wlot. Pomocny okaże się też fakt, i to jest drugi sposób, że wszystkie Coriolisy mają na każdym rogu tylnej ściany czerwone światła, a na przedniej niebieskie. Dodatkową wskazówką niech będzie to, że wlot do stacji zawsze jest od strony ciała niebieskiego, wokół którego ona krąży. Jeśli mowa już o stacjach i dokowaniu, to ilu z Was zdarzyła się sytuacja, w której wlatujecie do stacji i nie możecie zlokalizować swojej platformy? W efekcie kręcimy się po całej stacji, jak nie przymierzając smród po gaziach, a kiedy wreszcie zlokalizujemy nasze lądowisko, okazuje się, że jesteśmy ustawieni w złą stronę i musimy kręcić statkiem na wszystkie strony, tracąc być może cenne sekundy, dzięki którym zyskamy dodatkową zapłatę za ładunek towaru, który właśnie przewozimy dla jakiejś frakcji. W takim przypadku polecam Wam zapamiętać następujący fakt. We wszystkich stacjach pady lądownicze rozłożone są tak samo. Jeżeli chcemy wlecieć do stacji w 100% poprawny sposób, musimy mieć zielone światło z prawej strony. Dzięki temu nagle okazuje się, że w kosmosie jednak istnieje góra i dół, a po wleceniu do środka pad lądowniczy numer 1 zawsze jest pierwszym padem bezpośrednio pod nami. Reszta platform rozłożona jest według następującego schematu. Lokalizację niektórych z nich oczywiście łatwiej zapamiętać niż innych, ale uwierzcie mi, że po wyrobieniu sobie nawyku ustawiania się tak, żeby zielone było z prawej, bardzo szybko zapamiętacie lokalizację poszczególnych padów. Zmieniając nieco temat. Ta porada będzie głównie przydatna dla graczy posiadających headset wirtualnej rzeczywistości, ale myślę, że osoby, które grają wyłącznie przy pomocy zestawu HOTAS, nie używając myszki, również będą za nią wdzięczne. Piloci używający myszki do zaznaczania rzeczy na mapie galaktyki zapewne nie znają tego problemu, ale zapewniam Was, że sprawa ta potrafi niejednemu użytkownikowi VR sprawić niemały problem. A chodzi o coś tak trywialnego jak zaznaczanie systemów na mapie galaktyki. Spróbujcie zrobić to bez pomocy myszki, mając wyłączoną siatkę. Życzę powodzenia, bo jest to praktycznie niewykonalne. Mi samemu spędzało to sens powiek przez parę ładnych tygodni po zakupie headsetu VR. Rozwiązanie jest banalnie proste. Jedyne co musimy zrobić, to włączyć wspomnianą siatkę na mapie. Opcje te znajdziemy na pierwszej pozycji w ustawieniach mapy, czyli na ostatniej zakładce. Po jej włączeniu wystarczy najechać kursorem na znacznik systemu na siatce i voilà, system zaznaczony. To, o czym opowiem Wam teraz, to bardziej ciekawostka niż porada, ale myślę, że jest to smaczek na tyle ciekawy, żeby zainteresować każdego. Na pewno słyszeliście o Targoidach, insektoidalnej obcej rasie, z którą ludzkość obecnie toczy wojnę. Jeżeli nie wiecie, o czym mowa, koniecznie sprawdźcie artykuły o robalach w kodeksie. Zapraszam też do mojego tłumaczenia artykułu z oficjalną targoidzką linią czasu zaprezentowaną kilka lat temu przez Frontiera. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu.
każdym razie, w Elite Dangerous możemy znaleźć kilka artefaktów targoickiego pochodzenia. Są one potrzebne np. do uruchomienia targoickiej wersji mapy galaktyki w ich bazach lub do produkcji hybrydowej ludzko-targoickiej technologii u Tech Brokerów. Jednym z takich artefaktów jest sonda obcych, czyli Targoid Probe. Ich konkretne przeznaczenie nie zostało do tej pory odkryte i jedyne co wiemy o tych organicznych urządzeniach to to, że po pierwsze wskazują one kierunek systemu Merope i planety 5C, na której po raz pierwszy odkryto skorupiaki, czyli barnakle. Kolejne rzeczy to to, że przy ich pomocy możemy otworzyć drzwi do bazy obcych oraz to, że są one potrzebne do uruchomienia wspomnianej wcześniej mapy. Jest jednak jeszcze jedna ciekawostka, która zapewne zainteresuje pilotów badających obce cywilizacje. Mianowicie targoicka sonda reaguje na skan Discovery skanerem. Szczegóły pozostawię do odkrycia Wam, bo nie lubię spoilerować, ale jako bonus podpowiem, że takie sondy można znaleźć w NHSS-ach, czyli Non-Human Signal Sources, z poziomem zagrożenia, czyli Threat, od 5 do 7 w Plejadach lub w NHSS-ach w pobliżu planet z atmosferą amoniakową, która wydaje się być naturalnym środowiskiem targoidów. Technologia obcych ciągle skrywa sporo tajemnic i nie jest do końca zrozumiała dla ludzi. Zachęcam Was więc do eksperymentowania z artefaktami obcych, czy to Targoidów, czy Guardiansów. Rezultaty bowiem mogą być zadziwiające, a być może nawet uda Wam się odkryć coś nowego, czym zadziwicie całą galaktyczną społeczność. I na koniec mała porada dla pilotów uciekających przed rządnymi zakupionych za nasze ciężko zarobione kredyty towarów piratami. Nie raz i nie dwa zdarzyło mi się albo wyrzucać towar takim kosmicznym szumowinom i typom spod ciemnej nomen omen gwiazdy, co oczywiście oznacza mniejszy zysk, albo wręcz stracić statek podczas desperackiej próby ucieczki po interdykcji. Jest jednak jeden mały trik, który tej interdykcji pomoże Wam uniknąć, jeżeli warunki są sprzyjające. Otóż Frameshift Drive Interdictor nie działa w kruzie orbitalnym. Jeżeli więc widzicie przed sobą planetę, na której da się wylądować, a ściga Was akurat jakiś pirat, to skierujcie dziób statku w stronę tej planety i wciśnijcie gaz, to znaczy przepustnicę do dechy i módlcie się, żeby dolecieć do strefy wykluczenia, zanim Wasz oprawca zdąży uruchomić Interdictor. Jak tylko wlecicie w Orbital Cruise, jesteście bezpieczni. I to już wszystko na dzisiaj, piloci. Mam nadzieję, że te moje tipsy and tricksy okazały się dla Was przydatne. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Dajcie mi też znać w komentarzach, może znacie jakieś inne sztuczki związane z graniem w Elite Dangerous. Ja mam całkiem sporą listę takich porad, ale nie jestem oczywiście wszechwiedzący i na pewno mogę się też czegoś od Was nauczyć. Czekam więc na Wasze komentarze, a tymczasem żegnam się już z Wami i życzę Wam tylu lądowań, co startów. Latajcie bezpiecznie, piloci. Cześć!